Przemek Hepta, a tuż za nim driftingowy mistrz Szwecji Paweł Korpulinski. Paweł Korpulinski bardzo szybko napędza się. Artur Szablonka zmniejsza komputer, żeby go dokończyć, ale Paweł zobaczka w drugi zakręt i również nie pozostawia miejsca, ale Artur Szablonka robi to, może aby odjechać mu teraz puszczę bardzo szybko. Przekładka dynamiczna w drugą stronę, zawodnicy są już w połowie trasy, lecą na wklepanym. Paweł Korpulinski delikatnie odjeżdża. Nie zostawia sobie wolnej przestrzeni, zbędnej wolnej przestrzeni i atakuje od samego początku. Martin, co zarzuca, daje się troszkę odjechać. Czy Paweł Korpuliński jedzie dużym kątem oraz czy bardzo chwycił, prowadził kilka korek? W drugim zakręcie tutaj słychać, jak wyśpiewuje odcinkę jego skańcznikiem z Camaro. Thank you.